A co to się stało? No nic, można ćwiczyć będąc nieogolonym. No to chodźmy. No i jesteśmy. Może jednak zacznę od czegoś na moim poziomie. Ćwiczenia nie wyszły, to może dieta? Słuchałem niedawno rozmowy Tima Ferrisa z jakimś takim gościem, który napisał książkę Atomic Habits. I Tim w tej rozmowie powiedział, że jeśli ktoś go pyta o dietę, prawda, no to co mam jeść? To Tim mówi, to może zaczniemy jednak od ćwiczeń. Dlaczego? Dlatego, że według Tima ćwiczenia pociągają za sobą dobrą dietę. Ale dieta niekoniecznie ze sobą pociąga ćwiczenia. Dlaczego? No bo Tim twierdzi tak, że jak ćwiczysz po prostu, nie wiem, dajesz wycisk, chudniesz, stajesz na wagę, o, kilogram mniej, no to nie zrujnujesz tego, żrąc teraz potem pączki. Tak uważa Tim. Więc to jest jakby taka decyzja, dzięki której sto innych problemów staje się już nieaktualnych. Dobrze podejmować takie decyzje. Zamiast walczyć po kolei z każdym ze 100 problemów, podejmuje się jedną decyzję, która eliminuje konieczność zajmowania się tymi 100 problemami. Tak, ale to działa u Tima. Jak ja to usłyszałem, to od razu przyszła mi na myśl osoba, którą znam, która właśnie pływa na basenie, staje na wadze potem, oho, schudłam kilogram i zjada ciasto, pączki, bo skoro schudła, no to może teraz sobie pozwolić, prawda? Czyli te ćwiczenia działają zupełnie odwrotnie. I tak właśnie jest. Co działa u jednej osoby, może nie działać u drugiej osoby. Jako ludzie jesteśmy bardzo podobni, ale jednak bardzo się od siebie różnimy. Więc nie ma takiej reguły. To jest według mnie pierwsza rzecz, której się nauczyłem przez swoje doświadczenie. Tego, żeby nie słuchać jakiegoś guru, że tam nie wiem, co działa u Chodakowskiej, niekoniecznie działa u ciebie, co działa u jakiegoś influencera, może nie zadziałać u mnie. To my jesteśmy innymi ludźmi, mamy inne upodobania, inaczej się wychowaliśmy, mamy inny bagaż, inne geny. To może nie być tak. Więc nie ma co słuchać, trzeba słuchać, ale no właśnie, no to kogo słuchać? Ja doszedłem do wniosku, żeby słuchać siebie, to znaczy słuchać swojego ciała, nie walczyć z nim. To nie ma sensu tak walczyć, bo w końcu przecież ciało nie jest moim przeciwnikiem. Jestem w tym ciele, póki żyję i no, lepiej mieć przyjaciela przez całe życie niż wroga. Tak mi się wydaje. U mnie to dużo lepiej działa. W końcu ciało nie jest nam przeciwne. Ono robi to, co ma robić najlepiej jak potrafi i najlepiej jak mu na to pozwalamy. Jeśli ograniczamy odżywianie, ograniczamy sen, ograniczamy wodę i powietrze, no to nic dziwnego, że nie działa ciało tak jak powinno i na przykład ma ochotę na słodkiego pączka. Więc moim zdaniem zamiast wymuszać na ciele określone zachowanie przez po prostu, zresztą jest taka też fajna książka, czytałem ją, Willpower Doesn't Work, czyli silna wola nie działa, no bo po prostu no, nie działa, dlatego że tak jak też Tim Ferriss mówi, no cheeseburger jest bardziej nieugięty niż twoja silna wola. No on po prostu jest i czeka tam na ciebie, aż go zjesz. No nie wygrasz z czymś takim. Więc nie ma sensu bawić się w tę grę. Trzeba być po tej samej stronie barykady, co twoje ciało. Czyli jeżeli twoje ciało ma ochotę na coś, a uważasz, że to, no to po prostu prowadzi, że na przykład ty jesz, to trzeba dojść z nim do porozumienia, o co chodzi, co jest przyczyną, no bo to przyczyną nie jest tak, że nie wiem, bo się zachciało albo coś.
coś, że tak chcę, to z czegoś wynika. Może brakuje mi jakichś składników, jakichś mikroelementów, które właśnie są w tym pożywieniu. One są w niewielkiej ilości, a kalorii jest tam więcej, dlatego ono chce tego dużo, żeby było te mikroelementy, a przy okazji jest bardzo dużo kalorii, z którymi potem nie ma co zrobić. Może tak jest. Ale właśnie tak trzeba zbadać. Być przyjacielem swojego ciała, znaczy tak trzeba. No nie wiem, rób jak chcesz, ale ja tak robię i tak jest lepiej. Ale właśnie, no to w końcu ruch czy dieta. Wiesz co, no ja stwierdziłem, że tak, jak mniej jem, albo nie jem nic, typu głodówka, post, albo ograniczona liczba kalorii i siedzę przed komputerem, no to widzę, że metabolizm spada organizmu. Jest zimno, po prostu organizm ogranicza kalorie, bo widzisz, że ma ograniczony dostęp pożywienia, więc ogranicza spalanie. To nie jest dobre, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Więc co działa u mnie? U mnie działa ograniczenie kalorii do tylu kalorii, ile organizm uważa, że powinien mieć albo nie. Ja po prostu z tym przyjacielem ze swojego, pytam się swojego ciała. Czy chcę to jeść, czy nie? No jeżeli ciągnie mnie na wymioty, na widok jakiejś potrawy, no to jej nie jem, bo nie będę przeciwnikiem swojego własnego ciała, nie będę katował, bo trzeba zjeść, żeby się nie zmarnowało. No lepiej, żeby się zmarnowało, niż żebym się rozchorował albo umarł od tego. Po to mamy zmysły, żeby nas ostrzegały przed zepsutym pożywieniem albo truciznami. Korzystajmy z tego. O czym ja to mówiłem w ogóle? Dygresje, za dużo robię dygresji. A, chodzi o to, co u mnie działa. No, jem tyle, ile się umówiliśmy z ciałem, że jest mu dobrze wtedy. I ruszam się, żeby ten metabolizm utrzymać na takim poziomie, żeby tłuszczyk się spalał. Korzystam też z zimna, tak jak dzisiaj, z mrozu. Zauważyłem, że na mrozie, to po pierwsze, organizm nie magazynuje wody. Ja mam problem z magazynowaną wodą. To chyba jest główny problem. Właściwie to nie wiem, czy to jest tłuszcz, czy woda, bo te wszystkie mierniki to tak, one mnie mierzą bezpośrednio, nie? No, trzeba było mnie rozciąć i zobaczyć, czy wypłynie tłuszcz, czy woda. Nie będę brał udziału w takich eksperymentach może, bo mogę nie przeżyć. Więc na mrozie moje ciało przestaje magazynować wodę. I też to jest bardzo dobre spalanie tłuszczu, bo podobno właśnie do ogrzewania ciała zużywa się tłuszcz, chyba że mam drgawki, znaczy drżenie mięśni, to wtedy, jak drżą mięśnie, to znaczy, że pracują mięśnie, czyli wtedy głównie się zużywa glukozę. No chyba że w organizmie nie ma glukozy, są ciała ketonowe, jest ketoza i wtedy no to organizm używa to, co ma, czyli ciała ketonowe. No i właśnie następna rzecz, ketodieta, wszyscy twierdzą, no dobrze, ale czy to jest dla mnie, czy to dla ciebie? No dla mnie na pewno nie jest, ja sprawdziłem, u mnie nie działa. No po prostu. Czuję się źle, mój organizm tego nie chce. No może powiesz, a tam jakiś guru powiedział, że no to dobrze, dla niego może jest dobrze. Ale ja słucham swojego organizmu, mój organizm mówi nie i ja nie będę z nim dyskutował, bo jeżeli zacznę za bardzo dyskutować, to mogę od tego umrzeć po prostu. To ciało wie, co jest dla niego najlepsze. A rozumem, to sobie mogę wydedukować, a bo są takie badania tam, jakieś papiery wydrukowali, że to trzeba jeść, bo żeby coś tam. No ale co to taki papier? Ja o badaniach naukowych jeszcze nakręcę odcinek, bo to też jest kwestia, to nie jest kwestia nauki, tylko kwestia wiary, jak się okazuje, ale to porozmawiamy o tym kiedy indziej. Natomiast czuję się dużo lepiej, odkąd po prostu polubiłem się ze swoim ciałem i staliśmy się przyjaciółmi i nie jesteśmy przeciwko sobie, tylko po tej samej stronie dążymy do tego, żeby po prostu żyć coraz lepiej, coraz zdrowiej, i no po prostu nie umrzeć. Zamiast słuchać ekspertów, może lepiej zaprzyjaźnić się z własnym ciałem. A ty co o tym myślisz? Podziel się w komentarzu przemyśleniami. Będzie mi bardzo miło, lubię dyskutować. Jestem dyskutantem ogólnie rzecz biorąc, taki typ osobowości. Może kiedyś o typach osobowości też ci powiem. Jeśli chcesz, to też napisz w komentarzu, czy chcesz. W ogóle jakie tematy poruszyć. No, oczywiście nie na wszystkich tematach się znam. To od razu powiem, że się nie znam. ale część rzeczy już przeżyłem, doświadczyłem i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jak jest u mnie. Jak jest u innych, to też mogę powiedzieć z oglądu albo to, co oni mi mówili. Oczywiście ze świadkami to jest różnie, bo świadkowie mogą mówić nieprawdę, niekoniecznie kłamać. Też możemy podyskutować na tematy takie bardziej językowo-filozoficzne, czy coś takiego.
No nie wiem, no to trzymaj się ciepło, albo właśnie może zimno, jeśli chcesz schudnąć. I do zobaczenia za tydzień. Cześć! Dzisiaj ostatni dzień śpiewania kolęd i choinki. Może coś zaśpiewamy? Mm-hmm.